O! Mój zeroing jest całkiem spoko! Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek serii Players Unknown's Battlegrounds, moi drodzy. Na tym kanale i moi drodzy, ja wiem, już drugi raz powiedziałem moi drodzy, teraz trzeci. Przepraszam, przepraszam, to jakoś tak wychodzi. Ja tylko jakby, dlaczego nagrywam i dlaczego mówię do was jeszcze zanim w ogóle wylądowałem, zanim w ogóle coś tam. Mianowicie, moi drodzy, albowiem iż gdyż ponieważ nadeszły pewne zmiany, prawda? Ja po pierwsze, że wróciłem, wróciłem sobie dzisiaj, dosłownie przed chwilą zresztą, z takiego może mojego małego wyjazdu, prawda, tam był wolny, dłuższy, długi weekend, prawda, bo rozdziało, no to pojechałem sobie, prawda, do domu i jakby spragnę z tego miejsca przeprosić oczywiście wszystkie te osoby, które czekały na film w niedzielę, albo bym go nie było, wiem, przepraszam i też nie dałem żadnej informacji, wiem, przepraszam, X2, naprawdę nie było to, no, ja pierdzielę, teraz ląduje jakiś zakichany samolot. Ale wracając do sprawy, oczywiście także tu leci samolot, tam leci samolot. Wracając oczywiście rzecz jasna nie do sprawy, sobie powiedzmy, że polecę do mniej więcej gdzieś i tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co z jeszcze zmian? Oczywiście byłem u fryzjera, w sensie i w ogóle tego typu rzeczy. Także koniec przekazu, tak? W końcu wyglądam, powiedzmy, jak człowiek, znaczy zawsze mi do tego dużo brakowało i zawsze jakoś tak, no wiecie o co chodzi. Ale mimo wszystko już teraz jakby gdzieś tam się postarałem. Bardziej fryzjerka się postarała, niż ja. Wydaje mi się, że należy rozpocząć procedurę wyzwalania swojego pięknego spadochronu. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, moi drodzy, w końcu nie trzęsie mi się obraz. Dlaczego, możecie zapytać, Shepard? Dlaczego? Dlaczego, Shepard? Wow! A Shepard już wam spieszy... Dobra, tam mam jednego pupka, bubka, chrupka. Także my tam nie idziemy. Tam jest nasz cel. Mam nadzieję, że tutaj zdążymy coś ładnie sobie tutaj wypikać. Tutaj nic nie jedzie. Albowiem, moi drodzy, zakupiłem sobie w końcu porządną myszkę, która mam nadzieję, że do jasnej choinki posłuży mi długo. I mam nadzieję, że posłuży mi długo. Oczywiście dla ciekawskich rzecz jasna, jest to SteelSeries Rival 310. I przepraszam za ten mój skichany angielski akcent. Tak, jest zboczenie, w razie gdyby coś tam. Także ja się muszę ogólnie przyzwyczaić, bo gram w tym momencie to co jakby pierwszy raz na tej myszce i aż po prostu dziwne, nic się mi tutaj nie rusza, wszystko jest pięknie, tak jak być kurde bela powinno. I nie wiem dlaczego w sumie nawet. Ja przepraszam, będzie dużo błędów dzisiaj, bo jakby wyszedłem, można powiedzieć, z wprawy. Naprawdę. O, okej, okay, to działa, wszystko jakby gdzieś tam moje bindy zostały cały czas w jednym i tym samym miejscu, bardzo mnie to niezmiernie wężę, możemy powiedzieć, cieszy. Ja sobie muszę tutaj tak jednak dać, przepraszam za tuki muki. Także to jest jedna sprawa, mam nadzieję, że tutaj nam się teraz będzie już w końcu lepiej strzelać, na pewno stabilniej w końcu, chociaż wiecie jak to jest, że w sumie jakby gdzieś tam te ruchy mojej myszki były gdzieś tam generowane w taki, można powiedzieć, systematyczny sposób, także dość się do tego przyzwyczaiłem, ale mam nadzieję, że na tych ustawieniach, które miałem na tamtej myszce, na tej myszce będą takie samo, można powiedzieć, w sensie takie moje, mam zdanie, moje najlepsze gdzieś tam odczucie. Przepraszam za katar. Że prawda, że jak sobie będę strzelał full auto, to mi tutaj nie zjedzie, ponieważ ja tutaj ogólnie mam wszystko ustawione tak, jak być powinno, czyli 1200 dpi i chyba nawet nie wiem, ile mam na systemowym ustawienia tej myszy. W każdym razie niskie. Nie jakieś super mega ultra szybkie, wręcz przeciwnie. No ale cóż, no ogólnie zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Oczywiście, jak jeszcze raz mówię i powtarzam, może być bardzo dużo błędów, może być bardzo dużo cieni z uwagi chociażby na moje, nie wiem, śmierci czy coś takiego. Wiem, przepraszam, staram się jak tylko mogę. A propos, ponieważ tu ostatnio tutaj pewien pan napisał, nie wiem, prawdę z siebie pod ostatnim, że mój zeroing jest kijowy.
Moi drogi, odległość zerowania na pewne dystanse zasadniczo nie istnieje. To nie jest arma trójka, w sensie widzę, że dużo było czytanie różnych, prawda, artykułów na ten temat. Natomiast do pewnego momentu zeroing, czyli to zerowanie, to odległość zerowania, która jest tutaj na samym dole, tu centralnie nad, prawda, statusem naszej amunicji, pokazuje tam mniej więcej 400 metrów. Inaczej, kiedy my sobie zwiększamy, powiedzmy, do 400 metrów, to nasz, teoretycznie tak powinno być, że w tym momencie jakby gdzieś tam nasze strzelanie powinno inaczej, że jeżeli powiedzmy teraz ktoś jest na odległości 100 metrów do 100 metrów powiedzmy, to ja mogę celować mu po prostu prosto w głowę i on dostanie prosto w głowę. Kiedy powiedzmy będzie gdzieś tam, ja sobie to mogę zmienić, na przykład powiedzmy tak, żeby wam pokazać, na przykład ja sobie zmienię w tym momencie page upem do powiedzmy 400, to na 400 metrach w tym momencie teoretycznie, gdzie on teraz patrzył się, to on jakby wystrzał z tego AKM-a powinien trafić tam, gdzie ja dokładnie celuję, czyli w głowę powiedzmy przeciwnika, tak? Natomiast wszystko jest naprawdę spoko i zgodzimy się w 100%, tylko gdyby nie to, że w tej grze praktycznie zeroing nie istnieje, w sensie jest i pomaga, natomiast nie za bardzo widzę w tym po prostu praktyczne zastosowanie. Serio, lepiej jest po prostu na przykład nauczyć się na celownika, gdzie mniej więcej, w jakiej odległości nad przeciwnikiem celować, żeby po prostu wpadło ładne, można powiedzieć właśnie, żeby po prostu ładny frag wpadł, albo żeby po prostu jakieś ładne obrażenia wpadły. Bardziej to mi się wydaje, że się liczy. Także jakby dziękuję bardzo za komentarz, w sensie mimo tego, że był on tam jakby nieprzychylny w żadnym razie w moją stronę, ale przede wszystkim był on konstruktywny, za co bardzo dziękuję i spieszę, że tak powiem, z moją odpowiedzią. Jeszcze tam było parę innych zarzutów co do mnie, a propos mojego strzelania, czy pewnych innych rzeczy, jak już powiedziałem masę razy, widzę, że w takim razie, i również też tam odpowiedziałem ci w komentarzu, widzę, że nie za bardzo śledzisz gdzieś tam mnie właśnie na moim kanale, z uwagi na to, mój drogi, że już od mniej więcej jakichś, nie wiem, z miesiąca, dwóch, mówię cały czas w kółko do jasnej, ciasnej choinki. No co jest? Aha, bo już się ma. Po co mi ta ładownica? Po co mi to? Już wolę to. Że jakby, no właśnie, chodzi mi głównie o tę moją. O nie. Zamieniło mi się. O nie. Musimy to zmienić, moi drodzy. Przykro mi, może zrobię to teraz. Kontrolka. Nie. Rozgrywka. Kontrola. O, tutaj. I teraz tak. W prawą stronę, żeby to było tak. Walka. I to jest tak. Wychyl w prawo, to będzie ten. I w lewo, to będzie ten. To będzie w prawo. O! Pięknie. No. I teraz ja mam, ponieważ ja tam jakby na tamtej myszce miałem to, oż ty menda jakaś tutaj chodząca, miałem to zupełnie odwrotną właśnie stronę, w sensie miałem wertykalnie, kurde bela, jakiś tutaj wielki. Tyż ty, mendo chodzące, ty, weź wypad, bo mnie zaraz zabiją. A jak mnie zabiją, to wtedy, to wtedy, jak Boga kocham, że wezmę mój pantofel. A jak wezmę mój pantofel, ale wracając do sprawy. Także, tak wyjaśniając, mam nadzieję, że coś gdzieś tam rozjaśniłem. Jak najbardziej mówię, masz prawo do tego, żeby ocenić gdzieś tam materiał łapką w dół, jeżeli ci się nie podobał. Nie twierdzę, broń Boże, i ci tego nie zakazuję, aczkolwiek tylko po prostu wyjaśniam, że to, co dopisałeś nie do końca, jakby gdzieś tam się z prawdą faktycznie minęło, z uwagi właśnie na to, że no do jasnej i ciasnej, no to już trochę nie to, w sensie te uwagi to już trochę trzeba byłoby oglądać już przez dłuższy czas. Ajajaj, a tutaj, teraz. Nie, dobra, to wiecie co, ja sobie zrobię tak. Wrzucę to i wezmę to. No, bo mam do tego 200, tego 140, zostałem sobie miał wszystko przy tym. Wypad, ja cię widzę, rozumiesz, typie? Ach.
Ta uroki nagrywania wieczorami, no niestety. W dzień po prostu bym sobie zakrył i nic bym tutaj nie wlatało, no ale niestety nagrywanie wieczorami, właśnie można powiedzieć w lecie, wiąże się z tym. I w ogóle, teraz powiem, bo jest 10 minut trwa ostatnio, prawda, w komentarzu zrobiliśmy sobie bardzo fajną zabawę, w której to ja powiedziałem, że w pewnym momencie, jeżeli ktoś napisze sos, to dostanie serduszko. Zabawmy się w takim razie dalej. Jak ktoś dotarł do tego momentu, bardzo serdecznie ci dziękuję, drogi widzu, że dotarłeś do tego momentu. Jest mi niezmiernie, oczywiście, rzecz jasna, miło, że do tego dotarłeś i w takim razie, jeżeli teraz każda osoba, która teraz w tym momencie napisze w komentarzu, powiedzmy, drzewo, to dostanie serduszko. Zobaczymy, kto dotarł do tego momentu. Ja oczywiście nagrodzę, rzecz jasna, serduszkiem, także tak tylko mówię. I właśnie, jak już jesteśmy a propos ocen filmu i tak dalej, to przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Wszelkie potrzebne linki, takie jak grupę na Facebooku, Facebooki, fanpage mojej skromnej osoby, tudzież też Robaczny Grzeszku znajdują się, czy też Pogranik, znajdują się oczywiście w opisie. Zapraszam do zapoznania się z nimi. I cóż mogę wam jeszcze powiedzieć? Także no to tyle. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no i przepraszam, będę ogólnie teraz takim małym debilkiem, bo po prostu grałem przez ostatnie 3,5 dnia, powiedzmy, 3,5 dnia, grałem sobie w Obliviona. Oczywiście pozdrawiam wszystkie te osoby, które wiedzą, co to jest Oblivion, i grały w Obliviona i przeszedły go, przeszły. Halo pomocy, niech ktoś napisze, jaka jest poprawna forma, przeszły chyba. Jezus, nie wiem, może dwie formy są prawdziwe, przeszedły, nie, przeszły, tak, Jezus Maria. Nie piszcie, ja wiem, ja już wiem. Także przeszło oczywiście tę grę, to jak najbardziej szanuję takie osoby, z uwagi na to, że Oblivion, no to była spoko giereczka i powiem tak, no, zawsze gdzieś tam jadę sobie do domu i mam gdzieś tam dostępu do swoich gdzieś tam i gier, i danych, i wszystkiego, i swojego Steama i tak dalej, gdzieś tam po prostu sobie siedzę z bratem, sobie powiedzmy sobie siedzimy na jednym kompie, no to czy... No to właśnie najczęściej instaluję sobie jakieś takie stare gry z przeszłości, które gdzieś tam po prostu w serduszku zagościły dość sytuowane i dobre miejsce, że wszystko, prawda, jakby, że jakaś gra powiedzmy po prostu bardzo, bardzo mi się podobała. I mniej więcej właśnie taką grą był sobie właśnie Oblivion. I tam najlepsze jest to, że jak chciałem tutaj, zacząłem odcinek, to chciałem skoczyć przyciskiem E, bo ogólnie wtedy tam w Oblivionie ustawienie właśnie na skok, tak domyślnie można powiedzieć, to było właśnie E. Także, no śmiesznie. Znaczy nie wiem, no ja tam się śmiałem, tak prawda, chciałem skoczyć, a tutaj nic się nie dzieje. To jest ta gorsza M-ka. Zastanawiam się poważnie teraz. Chociaż gripa sobie tam żadnego nie zamontuję. No nie, ja chyba zostaję przy tym. Ale gdyby na przykład na daleko... Nie, no to dobra, to jest 200, 40, 200. No dobra, nie oszukujmy się, mimo wszystko dalej jednak... Dalej jednak jest obstawem przy swoim gdzieś tam ustawionku. Ale wracając, także grałem sobie w Obliviona. Wcześniej właśnie gdzieś tam w domu grałem sobie żeby was nie skłamać. Co ja grałem? W Gothica, tak. I potem się przeniosłem w ogóle swoją drogą na live'y. W sensie, że zainstalowałem sobie Gothica tutaj. Już z dodatkami, w sensie dwa noc kruka. I po prostu żeśmy sobie ciupali. Oczywiście wracając, oczywiście odpowiadając, ponieważ niektórzy mogą nie wiedzieć, ale live'y powrócą. Obiecuję. Powrócą zaraz tylko jak skończy się sesja. Yeah, yeah. A na razie to trwa sesja. Yeah, yeah. W sensie dopiero zaraz się zacznie
sesja. A ja wam powiem, że sesja to jest jednak parszywa gnida, wiecie. Naprawdę, jak ktoś z was jest na studiach, myślę, że wie dokładnie, o czym mówię. Osoby, które nie są na studiach jeszcze, albo nie będą na studiach, naprawdę nie polecam. W studiach jest absolutnie wszystko spoko, wszystko jest fajne, wszystko jest na swoim miejscu, ale potem przychodzi sesja i trzeba, prawda, się wszystko, prawda, w dół, trzeba wszystko i nie wiem, i granie, i nie wiem, i życie towarzyskie, i wszystko. Ale cóż. No ale cóż, no takie życie. Trzeba się z tym tylko pogodzić i mieć nadzieję, że będzie dobrze, prawda? Ech, no ale cóż. Także tak dla porównania może dla osób, które na przykład nie zdawały matury, no to sesja to jest taka matura, powiedzmy, tak? Też z egzaminami. Co tutaj był ktoś? Aż już myślałem, że tutaj ktoś był. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma jakiegoś... No, tyż, kurde bela, no, o kurde bela, no. O! Mój zeroing jest całkiem spoko! Tak się wystawiam. Zestrzeliłem do gościa. Dostał pewnie troszkę. Poczekajmy, żeby tutaj tak ticio, poczekaj. W sumie do kogo on strzelał? To jest interesujące. Znacznie bardziej. I muszę też pamiętać, że kurde bela, to jest solo. Tutaj jak dostanę swą mordę zakazaną, to już nie ma zmiłuj. To już będzie dyntka. Wykręcamy dyntkę. Znaczy ja wykręcam, wy patrzycie na to. No o! Dobra, tam go aż nie trafię. Chociaż, kurde bela. A to jest ten typek. To jest ten typeczek. Ponieważ umpik tam był. SMG w tej grze są overpowered, powered. Ale to w sumie to jest tak śmieszne, bo... Ojej, przepraszam. Muszę się podawać, prawda, bo tutaj teraz nie mam ręki, prawda? No, już stamtąd. Nienawidzę. Ale go kurna poprzestrzelałem, no! No to teraz wychyli, bo to jest... A nie. Dalej tam strzela. Jak to nie trafiło? Jak to go nie trafiło? No ja tu się bawię jak debil. Z jakimiś szczelankami na odległość. Ach, to chyba nie jest za dobry pomysł, wiecie? A co tam? To. A. Tekstura. Naszła. Na teksturę. Na. No. Come on. Daj, tam się szczelają. Nie wiem, dostałem zaraz jakąś lepę na rej, tak się to skończy. No. Gdzie jesteś, typie? Don't have all day. No. No, karwasz twarz, no.
No i człowiek by się... Tam gdzieś. No nie. No nie. Come on. Mówię, tu jest jakiś typek, który cały czas mnie obserwuje i czeka sobie ładnie, grzecznie. Jak... O, właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówiłem. Moi drodzy państwo, gdzie on zniknął? No nie, ja go tak nie trafię. Absolutnie nie ma żadnej możliwości. Jak widać, mój zero jest dobry, bo te strzały gdzieś tam dolatują, tylko po prostu... Nie dostaję go właśnie. Ja też tak... Niektóre te strzały, które dzisiaj padły, takie było takie... Jak to? No. A bo tu mi się kończy zaraz w ogóle strefa, ty. No nie. Aż wybrałem sobie takie miejsce, kurna, które nie jest równe w ogóle. I wkurzy mnie, że co chwilę coś się blokuje tutaj, no. Ale, jak już mówię, nie oceniajcie mnie dzisiaj, bo dawno nie grałem w sumie, jakby nie patrzeć. Nowa myszka, jakby nie patrzeć. No ogólnie to jestem Shepard, także jakby nie patrzeć też, tak. To też jakby gdzieś tam masz swój wpływ, prawda? Stój! Ale się teraz będę musiał coś spierdzielać. Op. No i mam high ground, jak to się mówi, high ground w tym, w Fortnite to ja nie mam tutaj, teraz ja tutaj nie mam high groundsów, nie? Poza tym ten celownik jest tak zły, dzisiaj wiecie, ten tutaj ACOG, ACOG, czy jak zwał, tak zwał. Jest tak zły, taki, no że niby jest kropeczka, nie? Ale co z tego? O, 17 osób. A to tutaj kurde wiela, no. Super. Bardzo świetnie. Zaraz mi ktoś tutaj wystrzela. Jak znam swoje piękne życie. Zaraz mnie to jakiś gość znajdzie. Magicznym strzałem zrobię puch, puch. I Sheparda nie będzie, nie? Smutne. No cóż. No ale mówię. Także mam nadzieję, że chociaż troszkę tak... O, tutaj sobie tak pobiegniemy. Żeby nam z prawej strony w miarę nie było aż tak widać. Teraz go do wody. Płyń. W ogóle tak mi się wydaje, że chyba zmieniony został kolor tej wody. Albo to moje takie tylko. Ej, dlaczego to się tak wolno ładuje? A to się kiedyś szybciej ładowało. Dobra. Bierzemy moje auto, czytaj umpa. Wbijamy się tutaj.
Lol, to się serio jedzie teraz? Aha, że mostem. Ha! To jest gość, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrz, patrz, ha! Nie? Też bym to było zamknięte. No niesłychane. Dobra, czekajmy na strefkę. Dobra, kompensator przyda się. Jak nam się strefka tutaj brzydko pewnie ułoży? Pewnie na pewno nie na nas. O! Czyżbym słyszał? Jakiegoś innego czołgistę? Gdzieś tu słyszałem innego czołgistę, ty. No nie. Oznacza to, że nie jestem tutaj sam. Szkoda. DP! Nie! To jest... Aug! No cóż. Guess. Musimy po prostu ruszyć punkcie. I go! No cóż, no już trzeba, już minutka, tutaj, to oni się raczej za bardzo tutaj, no nie pieszczą. Patrzeć, kurna, czy tutaj nie ma jakiegoś typa. A mówię, celem top 10. Fajnie byłoby sobie też kogoś zabić, nie? Idziemy od tej strony. Sprawdźmy, że nie ma nikogo w wodzie. O Jezus, się przestraszyłem z własnego ciałka. A, mnie coś czuję, że coś zaraz mi tutaj na głowę spadnie i... Tak się to skończy, że brzydko. Czy ja tam widzę gościa? Nie, tylko tak się brzydko to ułożyło. Ale tutaj niebezpiecznie. Czy może bezpiecznie, nie wiem. Wiedziałem. O, plecy. Plecy. Jeszcze, napierdzielę, dobra. Ale dobrze było. 11 miejsce? Jak 9 osób zostało? To coś tam wystrzelali? Aha, okej, sprawdźmy deathcama w takim razie. On mnie zastrzelił, tata. No, bo się dowiedziałem, to już był to gość. On nie trafił w ogóle mnie ani razu. Aha. No ja tutaj dostałem. No właśnie. Jezus! Ale ja bym to... Ale ja pierdzielę. Co za po prostu niefart. No co za niefart. Ja pinkole. No cóż, ale moi drodzy, bardzo wam dziękuję w takim razie za oglądanie. Ja byłem Shepard, dajcie znać w komentarzach oczywiście jak tam, co tam. Ja przepraszam za swoją formę, no nie mogę nic na razie jeszcze na to nic ci poradzić. W takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja byłem Shepard, trzymajcie się, no i pa, pa!